Cześć, z tej strony numizmatyk 3 RP. Dzisiejszy filmik będzie na temat nowej monety, która za niedługo trafi do sprzedaży. Mowa tutaj o monecie z wizerunkiem pana Stanisława Wojciechowskiego. Moneta ta nie należy do żadnej sery. Nominał tej monety to 10 zł. Wykonana jest ona w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 32 mm, waga 14,14 g. Wykonana jest templem lustrzanym o rancie gładkim. Nie zawiera ona żadnych dodatków, a przewidywany nakład to 10 tysięcy sztuk. Data emisji tej monety to 4 kwietnia 2023 roku. Cena emisyjna 190 zł. Na rewersie z lewej strony, częściowo na tle wyodrębnionej płaszczyzny, po piersie Stanisława Wojciechowskiego. U dołu wizerunek krzyża orderu Orła Białego oraz podpis Stanisława Wojciechowskiego. Z prawej strony od dołu ku górze pionowo ułożony z liter pod kątem 90 stopni napis Stanisław Wojciechowski 1869-1953 oraz cytat z wypowiedzi Stanisława Wojciechowskiego z 12 maja 1926 roku o treści: Stoję na straży honoru Wojska Polskiego. Reprezentuję tutaj Polskę. Na awersie widzimy centralnie fasadę historycznego budynku Belwederu w Warszawie. U góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny, z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Z prawej strony orła napis Rzeczpospolita Polska 2023, 10 zł. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy. Projektantem awersu i rewersu była pani Dominika Karpińska-Kopiec. Jeżeli chodzi o tą monetę, to ja osobiście nie planuję jej kupić. Że tak powiem, nie trafia w moją kolekcję, w tematykę mojej kolekcji. Dajcie proszę znać wy, czy planujecie kupić tą monetę. Osobiście na przykład mi się podoba awers. Jest dość ładnie zrobiony. Rewers, że tak powiem, jest standardowy. Bardzo często jest taki motyw wykorzystywany na rewersach. Że tak powiem, nie odbiega ona jakoś szczególnie od jakiejś normy. Jest to typowa w mojej ocenie 10-złotówka. Parametry wszystkie są spójne z typowo 10-złotówkami. Jeden minus, ale to już nie do samej kwestii monety, tylko do jej ceny, ponieważ cena 190 zł za tą monetę uważam, że to jest bardzo dużo i mam nadzieję, że zostanie to skorygowane w najbliższym czasie i ceny monet, że tak powiem, cena emisyjna monet się obniżą i pójdą w dół, bo za 10-złotówkę standardową cena 190 zł. Według mnie to cena bardzo wygórowana. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej monecie i czy planujecie ją kupić. Ja tak jak wspomniałem, nie będę jej kupował na pewno. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.